Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli część druga, rozdział drugi, a temat pierwszy. Powstanie Solidarności. Oglądamy. Przy okazji tematu poprzedniego, który kończył nam pierwszy rozdział, mówiłem o kilku kwestiach, które będą w kolejnym rozdziale. I tą kwestią jest nasz temat dzisiejszy, czyli powstanie Solidarności. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy parę rzeczy sobie wyjaśnić w kwestii tego, co działo się w lipcu roku 1980, bo my z historii znamy na przykład wydarzenia sierpniowe, które będą miały miejsce właśnie w sierpniu tego roku 80. Ale to już w lipcu się wszystko rozpoczęło, ponieważ Gierek już miał nóż na gardle, gospodarka właściwie leciała na łeb na szyję, wszystkie długi, które mieliśmy, były spotęgowane nowymi kredytami, więc jednym z rozsądniejszych wyjść było podniesienie cen. Na początku były to tylko i wyłącznie mięsa i przetwory, które miały iść do góry tylko na stołówkach pracowniczych, robotniczych. To już wywołało pierwsze, powiedzmy, że zniesmaczenie. Następnym krokiem będzie to, że będą podnosili wytyczne w miejscach pracy i będą odchodzić od podwyżek płac w miejscach, powiedzmy, że dla pracowników, jak hutach czy jakichś innych zakładach pracy. To bardzo mocno denerwowało. Ponadto dawali nowe zasady w miejscach pracy i to doprowadziło do tak zwanego lubelskiego lipca. To nie jest jakieś wielkie wydarzenie, tak żeby to też było w głowie. Wydarzenie miało miejsce, było w lipcu, było na Lubelszczyźnie, gdzie było 150 zakładów tak naprawdę objętych strajkiem okupacyjno-rotacyjnym. Tak to się ładnie nazywa, bo okupują oni teren miejsca pracy, ale że część z nich zostaje na miejscu, a część na przykład udaje się co jakiś czas do domu, jest to rotacją, stąd strajk rotacyjny. Ogólnie w tym czasie w całej Polsce było to prawie 180 zakładów, z czego 150 właśnie na tej Lubelszczyźnie, więc jest to lubelski lipiec. Ale to był pierwszy jakby krok do tego, co będzie działo się w sierpniu, gdzie będą miały te najważniejsze właściwie to wydarzenia miejsce. Generalnie skala tych wydarzeń była dosyć duża. To zaniepokoiło władze centralne. Zaczęły kombinować, w jaki sposób uspokoić te rzeczy, które dzieją się na Lubelszczyźnie i powoli się rozlewają na całą Polskę. Chodziło o to, żeby obiecać im podwyżki, ale żeby te informacje o tych podwyżkach nie wyszły nigdzie dalej, ponieważ no, mogłoby to doprowadzić do strajku w innych częściach państwa, gdzie pracownicy chcieliby żądać tak samo podwyżek jak ci, którzy żądają ich właściwie w tych już okupowanych miejscach pracy. Pamiętajmy, że w komunizmie, w ogóle w PRL-u mieliśmy tak, że radio, prasa, telewizja były całkowicie podporządkowane władzy. Czyli tam starano się nie używać informacji, które będą sygnalizowały strajki. Nie używamy w ogóle takiego słowa jak strajk. To były przerwy w pracy, przestoje w pracy, czy na przykład zakłócenia w rytmie pracy. No piękne frazesy, natomiast one były dosyć puste, ponieważ ludzie i tak wiedzieli, że do tych strajków dochodzi. A SB dodatkowo zaczęła zatrzymywać ludzi z KOR-u oraz z ROBCIO, którzy zaczęli, mieli swoich informatorów, więc doskonale wiedzieli, że to właśnie oni są winni temu, że te informacje, które są przekazywane przez władze do zakładów pracy, wychodzą dalej, ponieważ trafiały one za granicę i tam były na przykład informacje puszczane w Radiu Wolna Europa, czy w Głosie Ameryki, czy też na przykład BBC, tylko tyle, że po polsku. No, generalnie to było dosyć dużym ciosem dla, powiedzmy, że komunistów, ponieważ już widzieli, że nie są w stanie utrzymać tak w swojej dłoni właściwie wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób protestują i trzeba coś z tym zrobić. No. Po prostu. Władze komunistyczne już myślały, że sytuacja została opanowana, jest luz i nic się większego dziać nie będzie. Tak było pod koniec lipca w roku 80. No ale się przeliczyli. 14 sierpnia wybuchły ze zdwojoną siłą kolejne strajki. Głównym powodem będzie i głównym miejscem zainteresowania tych strajków będzie Stocznia Gdańska imienia Lenina. Tam została zwolniona Anna Walentynowicz z pracy, która tam była 13 lat, która była suwnicową i która generalnie była w kierownictwie WZZ-u. Tak to się skończyć nie mogło. Za sprawą Bogdana Borusewicza, który będzie jakby sporządzał plan tego strajku, będzie wsparty przez innych działaczy, stocznia stanęła, przestała pracować. Doszło do strajku okupacyjnego, a później do strajku solidarnościowego. W sensie, że do stoczni dołączyły inne zakłady pracy, m.in. Stocznia Gdyńska, dołączyły do tego nawet miejskie tramwaje, miejskie autobusy. Wszystko stanęło i zaczęto protestować. Tam na czele tych strajkujących stanie były pracownik ze stoczni, który był już wcześniej zwolniony, ale znany władzom komunistycznym jako ten, który był podsysaczem tych nienawistnych dla komunistów haseł i był to Lech Wałęsa. I generalnie on stanie na czele i tak dalej, ale tutaj idziemy sobie jeszcze w kierunku tego, co jako grupa okupująca stocznię, jako protestujący, jako strajkujący wystosowali pierwsze
swoje postulaty. Przywrócenie do pracy Walentynowicz, przywrócenie do pracy Wałęsy, podwyżki płacy, likwidowanie sklepów komercyjnych, uwolnienie więźniów politycznych, wybudowanie obiecanego wcześniej pomnika ofiar grudnia 70 roku i na piśmie gwarancję tego, że nikt ze strajkujących nie trafi do więzienia i nie będzie represjonowany. Część z tych postulatów została przez, powiedzmy, że zarząd stoczni spełniona, właściwie obiecane zostało, że będzie to spełnione, ale to na nic się zdało. Generalnie całe strajki będą szły dalej. I to będzie Walec, który właściwie, no, można powiedzieć, że zmiecie ekipę Gierka od rządów w PRL-u. I pomimo tego, że władze będą starały się w jakiś sposób dogadać z tymi strajkującymi, że spełnią te postulaty, na nic to się zdało. Wszystko rozpoczęło się 14 sierpnia, a pod koniec sierpnia będziemy mieli już strajkujących 800 zakładów pracy w całej Polsce, na czele których stanie MKS, czyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, i to on sporządził 21 postulatów, które będą mówiły o przede wszystkim tym, żeby zarejestrować niezależne od władz wolne związki zawodowe, które będą reprezentować pracowników i będą walczyć o ich prawa. Tam było jeszcze oczywiście 20 innych postulatów, one będą tutaj koło mnie cały czas gdzieś tam wisiały, możecie sobie je czytać, ale władze wiedziały, że no, jesteśmy już o krok od tego, co będzie wiązało się z zalegalizowaniem tych związków, bo tak dużo zakładów stoi, a sytuacja gospodarcza jest tak ciężka, że komuniści będą musieli wreszcie ulec. No i to się stanie. Ale to będzie dopiero koniec sierpnia, o, może tak. Strajkujących wsparli nie tylko studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy służyli na przykład pomocą prawną, ale było też 64 intelektualistów, którzy podpisali apel, żeby wspomóc tych strajkujących oczywiście w stoczni. Tam nie będę wymieniał tych wszystkich, bo to nie ma teraz większego znaczenia. Dwóch najważniejszych to był Bronisław Geremek oraz Tadeusz Mazowiecki, którzy generalnie zawieźli do stoczni te postulaty, ten apel i chcieli się przyłączyć do strajkujących i przyłączyli się, zasilając tak zwane grono eksperckie, i starali się później pomagać oczywiście w tym, żeby w jakiś sposób wspomóc strajkujących w rozmowach z władzami, a później będą tworzyć, już po podpisaniu tych porozumień sierpniowych i tak dalej, statut Solidarności. W sensie NSZZ Solidarność, ale o tym za chwileczkę jeszcze będę mówił. Jak już wspomniałem parę minut wcześniej, sam strajk będzie się bardzo mocno rozszerzał na inne części Polski. I dla Gierka takim najmocniejszym ciosem w serce bądź nożem wbitym w plecy było to, co działo się ze Śląskiem, a właściwie to na Śląsku. On urodził się w Sosnowcu, o czym wspomniałem wcześniej, był pierwszym sekretarzem wojewódzkim w Katowicach i on słynął z tego, że potrafił ze wszystkimi dogadać. A tu masz ci los, teraz ci górnicy ten owy nóż w plecy mu wbijają, ponieważ przystąpili oni do MKS-u, czyli do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, i już właściwie pod koniec sierpnia tam było prawie 900 tysięcy pracowników, w tym jakby MKS-ie skupionych, a zakłady liczyły się już, które przystąpiły do MKS-u, prawie w 400, 350 do 400 zakładów w całej Polsce. To było już bardzo dużą siłą i Gierek wiedział, że no siłą tego nie spacyfikuje. Dlatego zaczynał wysyłać swoich przedstawicieli do różnych miejsc na rozmowy. I tak było do Gdańska, do Szczecina, tak było do Dąbrowy Górniczej między innymi. I miały się rozpocząć pierwsze spotkania z władzami, które mają ustalić pewne zasady, jakie będą zapisane w tzw. porozumieniach sierpniowych. No ale po kolei. Stwierdzenie porozumienia sierpniowe tworzy nam liczbę mnogą. Tego nie muszę tłumaczyć. Nie było to jedno porozumienie, tylko kilka porozumień sierpniowych. Ponieważ pierwsze podpisane było w Szczecinie i to było 30 sierpnia. Tam jakby MKS tamtejszy podpisał porozumienie i wrócił do pracy. 31 sierpnia to takie najbardziej znane, najbardziej charakterystyczne porozumienie sierpniowe będzie podpisane w sali BHP w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina w Gdańsku. Tam będzie z Lechem Wałęsą negocjował ówczesny wicepremier, czyli Mieczysław Jagielski. I te porozumienia będą podpisane takim charakterystycznym, dużym, wielkim długopisem z wizerunkiem Jana Pawła II, który trzyma w ręku Lech Wałęsa. I ten długopis znajduje się w zbiorach na Jasnej Górze u Paulinów. Ale generalnie takie długopisy stały się popularne i producenci później to wykorzystywali, sprzedając to jako no, pamiątkę, powiedzmy, po porozumieniach w Stoczni Gdańskiej. Ale kolejne porozumienia były podpisane w Jastrzębiu, w kolejnych dniach oczywiście i w Hucie Katowice. A Huta Katowice jest gdzie? Ja już to mówiłem kilka razy. No, gdzie? W Dąbrowie Górniczej. Dokładnie tak. Jak już wspomniałem wcześniej, mówiąc o tym, że w postulatach MKS-u, tych 21 postulatach, najważniejszym było stworzenie niezależnego od władz związku zawodowego,
to to właśnie się wydarzyło. Pozwolono na to, żeby taki związek zawodowy powstał, ale komuniści pewnie liczyli na to, że będzie ich wiele w różnych miejscach państwa, w różnych miejscach pracy, co będzie później łatwiej kontrolować oraz pacyfikować, jakby było to nieposłuszne. I to w ogóle, to było precedensem na skalę całego bloku komunistycznego, że pozwalają na niekomunistyczny związek, organizację, że ona może legalnie działać. To było coś niezwykłego. W każdym razie, we wrześniu zostaje jakby potwierdzone stworzenie NSZZ Solidarność, czyli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Na czele będzie stał Lech Wałęsa. W październiku będzie on już finalnie zalegalizowany. To był szok dla Polaków i zostało od tego momentu, od legalizacji właściwie NSZZ-u Solidarność do wprowadzenia stanu wojennego, ten okres 16 miesięcy został nazwany karnawałem Solidarności. W ciągu tego czasu do Solidarności przystąpiło prawie 10 milionów Polaków, którzy poczuli zew wolności, że będą mogli wywalczyć to, o co walczono właściwie od kilku lat na różnych pojedynczych strajkach, a teraz mamy 10 milionów ludzi, więc łatwiej nam będzie to wszystko uzyskać. Zaczęły tworzyć się różne organizacje NSZZ-u i studenci mieli swoje, i rolnicy mieli swoje. Solidarność miała powstać nawet na szczeblach milicji obywatelskiej czy w wojsku, no ale tam, umówmy się, to nie miało prawa bytu. Dodatkowo Solidarność otrzymała prawo do wydawania legalnego, w sensie, że niezależnego od władz, chociaż pod pewną cenzurą, tygodnika Solidarność. To było coś, co będzie też przełomowym wydarzeniem, ponieważ będą tutaj informacje, które będą dla tych naszych zwykłych robotników najbardziej istotne. Na czele, jako redaktor naczelny, stanie Tadeusz Mazowiecki i do grudnia 1981 roku, czyli do wprowadzenia stanu wojennego, wyda się 37 numerów takiego tygodnika Solidarność. To jest ważne wydarzenie i o tym, znaczy właściwie ważny punkt w naszej historii i warto też o tym pamiętać. Ważnym też dla samej Solidarności wydarzeniem było pierwszy zjazd delegatów Solidarności do Gdańska między wrześniem a październikiem w roku 81. Tam Wałęsa zostali wybrany na przewodniczącego. Co prawda miał kilku kontrkandydatów, ale finalnie to on będzie przewodniczącym i można powiedzieć, że odegrał tutaj w tym całym układzie naprawdę bardzo istotną rolę. Pomimo tego, że na tym zjeździe nie tylko byli, powiedzmy, że delegaci Solidarności, bo byli też oczywiście agenci SB, których było kilkudziesięciu i relacjonowali z tego wydarzenia wszystkie ważniejsze punkty do władz później, tak oczywiście, żeby była jasność. I na koniec jeszcze parę punktów, które są dosyć istotne i warto o nich pamiętać. We wrześniu 80 roku Gierek zostaje odwołany z funkcji pierwszego sekretarza i na jego miejsce wskakuje Stanisław Kania, który był odpowiedzialny za Ministerstwo Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w Polsce. I on nie poradził sobie z tym, co działo się w Polsce, no bo mówimy o karnawale Solidarności, ona się zaczęła rozrastać, więc jakby swoją funkcję nie do końca wypełnił, tym bardziej, że Breżniew dążył cały czas do tego, że ma dojść do siłowej rozprawy z Solidarnością. Jedyną osobą i grupą ludzi wokół niego skupioną, która do takiej właśnie siłowej rozprawy dążyła, będzie Wojciech Jaruzelski, który będzie przejmował właśnie funkcję pierwszego sekretarza w roku 81. I to będzie punkt przełomowy, ponieważ on wprowadzi później stan wojenny. Ale tak jak powiedziałem przed paroma chwilami o tym, że Kania nie do końca się sprawdził, ponieważ Solidarność nie tylko się rozwijała, ale i sytuacja gospodarcza państwa po prostu się jeszcze bardziej pogarszała. I tutaj będąc komuniści starali się jakby na sytuację gospodarczą zwrócić uwagę, że winą jedynym, właściwie winnym jest Solidarność, która doprowadziła do strajków, zakłady stanęły, nie produkowały i teraz się ludzie muszą martwić, bo trzeba wprowadzić kolejne reglamentacje na towary, czyli kartki. I na tym sobie lekcję kończymy. Dziękuję i do widzenia.